Cześć, witajcie, ja jestem Zdurny Karton i zrobię dzisiaj wam takie wyzwanie jedzeniowe. Będę jeść różne takie straszne i niedobre rzeczy, które napisaliście mi kiedyś pod łapaczem troli w komentarzach, bo zaproponowałem, że możecie napisać mi różne takie wyzwania, a ja kiedyś spróbuję. Było aż tego tyle, że postanowiłem zrobić osobny odcinek. Jeśli mnie słabo słyszycie, to wybaczcie, tam są hałasy, ale myślę, że będzie w porządku. Zaczynamy. Pierwszym wyzwaniem jest zjedz biszkopty z ketchupem. Jest to jeden biszkopt, ale dużo keczupu i duży biszkopt. Więc trochę jak biszkopty. Smacznego. Smakuje jak keczup. Biszkopt dodaje słodyczy. Nic ohydnego. Ocena neutralna. Można zjeść, ale to nie jest dobre. Zjedz cytrynę z chrzanem. No to jemy! Cytryna z chrzanem. A nie lubię chrzanu. Nie wiem, czy chrzan jest normalnie tak ostry. Możliwe, że kwas cytryny to wzmocnił. A przy okazji była tutaj wylana kola, więc troszeczkę też nie było czuć smaku coli, ale taki mały bonus. Jeśli nie lubicie cytryny, to jedzcie sobie cytrynę z chrzanem, bo w sumie czuć tylko chrzan, a nie cytrynę. Cytryna dodaje w sumie po prostu posmak owocowy, taki w sumie bardzo przyjemny, cytrusowy, więc super. Chrzan oswaja cytrynę, jeśli tak można to ująć. Chrzan oswaja cytrynę. Ocena troszeczkę w dół, trochę już niedobre. Ale w sumie bonus za to, że cytryna została oswojona, więc wychodzi na neutralną. Karolu, to może być dziwne, ale zjedz skórkę ziemniaka z cukrem pudrem. Fuj. Mam tu skórkę ziemniaka z cukrem pudrem. Jest tak ciepło, że cukier puder się roztopił i jest w sumie już lukrem. Dodatkowo wylała się na to kola, więc będzie jeszcze bardziej słodko. To jest nawet taka, wiecie, no skórka jest właśnie nieobrane. Ja bym powiedział, że smakuje to jak surowy ziemniak, który jest słodki po prostu. Może trochę jak burak? Może buraki? Może to miało być jakieś takie buraczki, słodkie buraki. Może to ma przypominać smak buraka. No to takie burakowe. W sumie to nawet nie było takie złe, że to jest surowy ziemniak, bo było słodkie, więc ocena lekko pozytywna. Karolu, zjedz kanapkę z masłem, pomidorem i Nutellą. Masło jest też... Smacznego! Czuję pomidora, wyraźnie dosyć. Czuję oczywiście Nutellę. Masła nie czuję. No chleb, no bo tak, no, czuć. Zjadłem całą kanapkę i oceniam ją na ocenę neutralną. Możliwe, że z leciutkim plusem. Nie jest to coś, co jadłem na co dzień, ale nie jest nic ohydnego. W porządku. Nawet okej połączenie. Taki pomidor na słodko jest w porządku. Mam tu ciasteczko i na górze mam trochę pasty za mną. Nawet ładnie to wygląda. Smaczne. Kto nie je, ten żałuje, więc jemy. Fajne. Na początku uderzyła mnie bardzo ta miętowość, taka ostra miętowość pasty do zębów. Wiecie na pewno jak to jest, bo przy myciu zębów właśnie tak jest. A później uderzyła do mnie ta słodycz i przyznam, że to było smakowało jak jakieś takie słodycze miętowe. No to w porządku, właśnie na początku i później po chwili znów mnie ta ostra miętowość pasty do zębów uderzyła. Ale szczerze, to było nawet dobre. Wiem, że nie powinno się jeść chyba pasty do zębów i połykać, bo to raczej nie jest zdrowe, więc nie jedzcie, ale jak teraz mam oceniać na ten jeden raz, jak zjadłem, to przyznam, że to było jak na razie najlepsze, co jadłem i będzie to prawie maksymalnie pozytywna. Tak tutaj dam. A może nawet więcej. Prawie pozytywna. Bardzo dobre to było. Po prostu dobre to było. Dobre. Zjedz ciastko z ketchupem i majonezem. Zostajemy w temacie ciastek, a teraz no jemy ten... To będzie gorsze. Uważam, że to nie będzie fajne i miętowe, no bo majonez i ketchup. Zobaczymy. Wygląda jak mała pizza. No to czas jeść! Majonez i ketchup praktycznie zabił smak ciastka. Niestety. Z ciastka pozostała tylko słodycz, nie było za dużo smaku tego ciastka, a połączenie majonezu i ketchupu na tyle kojarzy mi się z zapiekankami, że w sumie smakowało jak zapiekanka. No właśnie, no bo to połączenie tak bardzo mi się kojarzy z zapiekankami, no że... Tak, zapiekankowe, ale oceniam na ocenę neutralną. Ani dobre, ani złe. I polecam na co dzień. Nie jedzcie. Karolu, zjedz cebulę w budyniu czekoladowym i popij to kolą. Super, ja bardzo jestem ciekaw tego połączenia. Tak to wygląda. Trochę więcej cebuli. Czas jeść.
Dobra, to było bardzo ciekawe. Wezmę jeszcze jeden, jeszcze jedną łyżeczkę, bo no to jest interesujące połączenie. Okej, dobra, nie będę jeść tego całego, później sobie zjem, bo takie pyszne. Nie no, żartuję. To połączenie było ciekawe, dlatego że budyń zneutralizował cebulę. W sumie praktycznie nie było czuć cebuli, dopiero jak się pogryzło i połknęło już to wszystko, to było czuć po chwili, że zostaje posmak taki cebuli, jakby się jadło cebulę. A, gryzą mnie. Ale bardzo taki zneutralizowany był ten smak, więc to było właśnie ciekawe, bo budyń neutralizuje cebulę, to w sumie to lekko pozytywne nawet. O, zapomniałem, nie popiłem kolą. Nie no, to musi być powtórka. To musi być powtórka, jem jeszcze. No to w sumie nie zmieniła się ocena i tyle. A w sumie to zniszczę cały ten system. Kola do budyniu z cebulą. Wygląda strasznie. Patrzcie, to, ten budyń jak taki potwór. Dopiero teraz to się stało dla mnie wyzwaniem. Dobra. Ten budyń się tak rozwodnił, przez co obrzydzająco jest go jeść, jeśli chodzi o formę, ale smak, no po prostu jest, smakuje kolą i niestety jeszcze to, ten budyń wygląda jak jakiś pasztet, to widzieliście przed chwilą. Wygląda bardzo źle i jak się je to takie rozmoczone, nie jest dobre, ale spróbuję to wypić, może w końcu się pożygam na czymś. Dobra, okej. Przyznam, że pijąc to, te takie gluty rozmoczone, mam takie, nie są to jeszcze odruchy wymiotne, ale takie, takie obrzydzenie. Tak, może jakaś taka inna osoba, która się boi takich rzeczy, by się już pożygała, ale jestem dość odporny na takie rzeczy, także no, zjem to całe, bo w końcu to jest wyzwanie, nie? No dobra, teraz miałem już odruch wymiotny praktycznie, bo jakoś tak organizm nie pozwolił tego przełknąć, także podstawiam to, żeby nawet nie było na widoku i przechodzę dalej! A ocena? Negatywna! Ocena negatywna, tego, o tak, tak bardzo negatywna. Znaczy nie, po prostu negatywna. Nie wolno tego jeść, nie? Zjedz banana z masłem, powiedz do czego ten smak jest podobny. Banan z masłem. Ten banan jest lekko wzmocniony kolą, bo na początku jeszcze przed nagrywaniem właśnie mi się wylało trochę coli na talerzyk, na część produktów. Właśnie ten był troszeczkę skąpany w coli. Smakujemy! Masło niewiele wnosiło tutaj w tym połączeniu. Banan był tu definitywnie dominujący. Masło dodawało tylko taki posmak, trochę maślany, troszeczkę jak takie herbatniki maślane, coś takiego, ale niewiele to zdziałało. Ocena pomiędzy neutralną a pozytywną. O tak. No to zjedz liścia w kanapce. Zrobisz to? Proszę pani, jak ja mógłbym tego nie zrobić? Kanapka z liściem. Mniam, mniam. To jest bardzo ciekawe. To było dziwne. Kanapka z liściem smakuje w sumie jak kanapka z sałatą. Mam tu chleb, masło i tylko liść. I przytam temu daniu ocenę prawie że pozytywną, gdyby nie to, że trudno się je, a nie do końca wiem, czy ludzie tak mogą jeść liście. To jest liść czereśni, więc w sumie chyba jadalny. Ocena prawie że pozytywna. To naprawdę było miłe zaskoczenie. Całkiem dobre. Smakuje jak sałata. Pomarańczy. Pieprz, który sobie wsypię do rydzica. Mamba, dwie kostki i pieprz. Mamba bardzo szybko zabija smak pieprzu. Na początku tego praktycznie czuć ten pieprz. Może wtedy smak jest taki jakiś ciekawszy. Jest to całkiem w porządku nawet. Tak, ocena pomiędzy negatywną a pozytywną. Zjedz pomidora ze śmietaną. Mam śmietanę. Nie było napisane jaką śmietaną, więc postanowiłem, że zbitą, bo ze zwykłą śmietaną byłoby to w sumie zwyczajne, bo pomidory czasem się robi w śmietanie, a raczej w zbitej śmietanie się tego nie robi. Pomidor z bitą śmietaną. Jaki ty masz tutaj smakołyki? Pomidor z bitą śmietaną. Mniam. Wiem. Pomidor na słodko jest dobry, tak jak wcześniej pomidor z nutellą. Jest to okej. Pomidor na słodko jak naprawdę możecie, nie wiem, cukrem sobie pomidora posypać. Ale przeszkadza mi tu to, że pomidor jest bardzo wodnisty, a śmietana do tego jest taka, no wiecie, za bardzo mi się kojarzy z tym budyniem w coli. Przez co jest to trochę takie odrażające. W smaku daje ocenę pozytywną, w smaku pozytywną, ale jeśli chodzi o formę, że to jest takie trochę glutowate, bo woda i śmietana, no to lekko poniżej neutralnej. Zjedz czekoladę w keczupie i
ogórkiem kiszonym. Nie wiem, kto dał ci pozwolenie pisać no nie, nie ma pozwolenia. Powinny być! Naucz się pisać! I powinni sprzedawać taką. Pyszna. Let's go! Gówno w gębie! Pyszne! To było niedobre. Nadal jest niedobre. Bo wiem. Trudno opisać ten smak, więc musicie spróbować. Hehe, przykro mi. A tak ogólnie to no, ocena negatywna, na pewno negatywna. Ogórek kiszony z czekoladą i z ketchupem tam jeszcze było. Totalnie nie pasuje, jest niedobre, nie łączy się. Czekolada może się najbardziej przebijała, ale po prostu z połączeniem z ogórkiem kiszonym i ketchupem była tak ohydna, że to było bardzo, bardzo niedobre. Nie polecam, ocena na pewno negatywna. Nie żygnąłem, ale było niedobre. Dopiero co było coś niedobrego. Karolu, zjedz czekoladę z octem i ząbkiem czosnku. Bada i ząbek czosnku. Nalałem sobie ocet do nakrętki od octu. Biorę czekoladę z ząbkiem czosnku. Ochydne. Ocena negatywna, to było niedobre. Ocet był taki bardzo intensywny. Ja bardzo nie lubię octu, a taki łyk octu to była masakra. To bardzo mi nie smakowało. I do tego jeszcze ten czosnek z czekoladą sprawia, że ta czekolada była znów ohydna. Nie polecam, bardzo niedobre. Ocena negatywna. Negatywna, bardzo. Nie, nie, nie. Zjedz kiwi z chrzanem. Kiwi z bardzo lubię kiwi, bardzo nie lubię chrzanu. Czyli to jest takie dobre połączenie, jeśli chodzi o wyzwanie. Okej, zjadłem. W trakcie jedzenia za dużo nie czuć kiwi. Trochę może pomaga to kiwi w jedzeniu właśnie chrzanu. Ale no niestety jak już się zdąży przebić ten chrzan, to bardzo tak pali, nie jest niedobry. Ale gdy się już połknie, to czuć przez chwilę kiwi jeszcze. Taki jak się zjadło kiwi nagle. Jak przez cały czas nie było czuć za bardzo kiwi, tak po połknięciu nagle się zaczyna trochę czuć. Ale później już wraca chrzan i jest tylko chrzan. Ocena negatywna, może nie tak totalnie, tylko no tak. Ten chrzan trochę pomógł, znaczy chrzan, jasne, chrzan nigdy nie pomaga. Pomogło trochę kiwi, ale no ocena negatywna jednak. Niedobre, bo chrzan, nie lubię chrzanu. Zjedz psią karmę z lodami czekoladowymi. Użyję widelca do nakładania lodów, bo łyżeczka jest od tych ohydnych. Ale się roztopiły, ale jazda. Ej, to bardzo łatwo to się nakłada. Trochę lodów, nawet więcej, bo lubię lody. Psiej karmy nie lubię, są czekoladowe, więc wszystko się zgadza. Mam tu psie. Lody czekoladowe. Ostatnie danie i mam spokój z tym okropnym żarciem. Nie no, niektóre były przepyszne. Jemy. Nie jest dobre, nie łączy się w sumie w żaden sposób. Najpierw czujesz lody czekoladowe, jak dobrze rozgryziesz karmę, no to czujesz karmę taką, no jak dla zwierząt, niezbyt dobrą. Ocena negatywna z lekkim plusem, bo są lody. Ale tak to ocena negatywna. Jakoś nie jest tego do końca. Chciałem tylko lody. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja obejrzałem to, co? Jak widać przetrwałem. Jeszcze. Jeszcze mogę umrzeć, okej? Okay? Jeszcze mogę mieć straczkę śmiertelną. Do zobaczenia w następnych filmikach. Ja żegnam się z wami machając i żrąc tą kanapkę z liściem. Pyszna. Pa, pa. Pipajcie w tam, nie wiem. Coś. Pa, 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 pa.